Witam serdecznie w kolejnym wideoporadniku z serii Revit MEP. W dzisiejszym odcinku pokażę podstawowe funkcje związane z modelowaniem instalacji, na co zwracać uwagę przy rysowaniu systemów oraz jak wstawiać obiekty BIM i odczytywać z nich dane. Jeżeli taka tematyka Cię interesuje, to koniecznie zostaw łapkę w górę i zasubskrybuj nasz kanał, żeby być na bieżąco z materiałami. Znajdujemy się w przestrzeni widoku roboczego instalacji poziom pierwszy. Została wstawiona już architektura, wstawione przestrzenie, a także połączone z tymi przestrzeniami strefy. Następną czynnością będzie rysowanie instalacji. Przechodzimy do zakładki systemy i odnajdujemy sekcję chwac. Ta sekcja będzie dotyczyć modelowania instalacji wentylacyjnych, ogrzewania, a także klimatyzacji. Chcąc rozpocząć rysowanie, wybieramy odpowiednią funkcję, zaznaczając odpowiedni przycisk. Przechodzimy do funkcji rysowania kanału. W pierwszej kolejności definiujemy gabaryty tego kanału. W przypadku kanałów wentylacyjnych prostokątnych mamy do dyspozycji szerokość i wysokość. Jeżeli chodzi o kanały okrągłe, w takim wypadku definiujemy średnicę takiego elementu. Po zdefiniowaniu odpowiednich wymiarów nadajemy rzędną odsunięcia względem poziomu odniesienia. Poziomem odniesienia w przypadku tego projektu będzie poziom pierwszej instalacji. Rozpoczynam rysowanie. Wskazuję punkt początkowy oraz punkt końcowy. Jak widać, typ systemu, który wykorzystałem, był to typ systemu powietrze nawiewane. Przy zmianie typu systemu i rozpoczęciu ponownego rysowania zauważymy, że sam kanał osiągnął inne nadpisanie graficzne. Oczywiście taki stan rzeczy jest również widoczny w widokach 3D. Jeżeli chcielibyśmy sterować widocznością 3D widoku, przechodzimy do nadpisania grafiki, do kategorii opisów i wyszukujemy funkcji zakresów przekrojów. Łączenie tej funkcji spowoduje pojawienie się ramki, dzięki której będziemy mogli odpowiednio sterować zakresem przekroju 3D. W przekroju 3D istnieje również możliwość przełączenia dziedziny z mechanicznej na koordynację, co spowoduje nadpisanie grafiki w odpowiedniej widoczności. Jak widzimy, kanały zostały w tym momencie narysowane na odpowiedniej wysokości i jakakolwiek zmiana odsunięcia takiego kanału spowoduje to, że element również w taką przestrzeń się przeniesie. Zmiana tego parametru ma charakter dynamiczny. Dzieje się to zarówno na widokach 2D, takich jak rzuty, przekroje, jak też i na widokach 3D. Chcąc kontynuować rysowanie instalacji, po zaznaczeniu obiektu wyszukujemy koniec kanału, klikamy prawym przyciskiem, wybieramy funkcję Narysuj kanał. Możemy zmieniać kierunek. Zmiana kierunku prowadzenia instalacji spowoduje to, że zostanie wstawiona automatycznie kształtka. W przypadku kanałów wentylacyjnych będzie to kształtka kolana prostokątnego o promieniu 1,5 W. Możemy również taki promień zmienić z listy rozwijanej i na przykład wybrać promień kształtki o mniejszym kącie. Dzięki temu widzimy, że kształtka zmieniła się i w ten sposób również instalacja trochę zmieniła kształt. Każdy taki instalację możemy również prowadzić w różnych kierunkach, rozdzielać. Istnieje możliwość tworzenia trójników. Robimy to z pomocą plusików, które wyświetlają się po zaznaczeniu danego obiektu. Możemy rysować trójnik w tym kierunku, bądź też trójnik, który pozwoli nam na rysowanie instalacji w tym kierunku. Wybiorę jeden z dostępnych możliwości. Utworzy się trójnik. Trójnik, który również pojawi się w karcie właściwości, pozwoli na kontynuowanie rysowania, jeżeli zaznaczę w odpowiednim miejscu prawym przyciskiem kursora myszy i wybiorę funkcję Narysuj kanał. Kontynuuję rysowanie kanału. Jak widać, cała instalacja zostaje w tym momencie rysowana w formie 2D. Jeżeli przejdę do widoku 3D, zobaczymy, że takie dane są na bieżąco aktualizowane. Zaznaczenie jakichkolwiek odcinków kanałów pozwala również na zmianę rozmiaru z poziomu karty, która wyświetla się tutaj tuż nad obszarem roboczym. Wybiorę teraz inną średnicę kanału, konkretnie szerokość. Jak widać, na bieżąco
sam ten kanał nabiera nowych kształtów. Również w wypadku rysowania w widokach 3D istnieje taka możliwość. Kanał może być rysowany analogiczny sposób, jak to się odbywało w widokach 2D. Zaznaczenie kilku obiektów, a następnie zmiana wymiarów kanałów. Jeżeli zależałoby nam na tym, aby zmienić typ kanału, czyli na przykład z prostokątnego na okrągłe, mogę zaznaczyć dany obiekt i z listy rozwijanej wybrać przykładowy typ kanału okrągłego. Zmienia się średnica, nadaje jakąś przykładową wartość. Jak widać, jest taka czynność możliwa. W przypadku dłuższych odcinków, czyli jeżeli chciałbym oprócz prostego odcinka kanału zmienić również po drodze kolano, karta właściwości nie wskazuje na możliwość zmiany typu rodziny. Jest to możliwe po wybraniu funkcji zmień typ. W tym momencie uruchamia się karta właściwości i pozwala na zmianę typu, na przykład na trójniki. Po takiej czynności zaznaczamy jeszcze raz obiekt bez wstawionej po drodze redukcji i wybieramy odpowiednią średnicę, na przykład Fi 300 mm. Obiekt został wstawiony i chcielibyśmy podłączyć do takiego systemu kanalizacji, to jest systemu wentylacji wywiewnej, również terminale wentylacyjne. Możemy to robić z widoku poziomu, widoku 3D, czy też z widoku instalacji na poziomie pierwszym. Ja przejdę do takiego widoku. Wybiorę funkcję systemy, terminal wentylacyjny i wstawię dyfuzor zwrotny do sali konferencyjnej. Dyfuzor umieszczę na wysokości 2,5 tysiąca mm i wstawię go w tym miejscu. Ten kanał, którym będę chciał się podłączyć, leciutko zmienię jego przebieg. Następnie skieruję prowadzenie kanału w kierunku terminala wentylacyjnego. Jak zobaczymy na widoku 3D, podłączenie takiej instalacji jest tutaj możliwe. Kanał, sam terminal wentylacyjny moglibyśmy umieścić nieco niżej, aby takie połączenie było łatwiejsze. No i przesunąć odcinek kanału, następnie klikając prawym przyciskiem na zakończenie kanału wentylacyjnego, wybrać funkcję narysuj przewód elastyczny i spróbować odszukać połączenia z terminalem. Jeżeli w widoku 3D jest to niemożliwe, można przejść na widok 2D bądź spróbować narysować ten przewód elastyczny w drugą stronę i takim połączeniem jesteśmy w stanie zrobić to połączenie. To, co jest ważne, w tym momencie samo nadpisanie graficzne wskazało nam na to, że terminal wentylacyjny jest rysowany w innym systemie. I jest to błąd, którego powinniśmy się starać unikać. W związku z tym wycofam samo rysowanie tego odcinka przewodu elastycznego. Przejdę do kanału, który mam w tym momencie w typie systemu powietrza usuwanego i zmienię typ systemu na powietrze recyrkulacyjne. Dzięki temu teraz przy rysowaniu systemu i wyborze przewodu elastycznego będzie to narysowane w tym samym systemie. Można jeszcze zmienić średnicę. Instalacja została w ten sposób narysowana. Jeżeli chcecie odczytać dane, które są przenoszone z terminala wentylacyjnego do kanału, mówiące o przepływie powietrza, czy też o prędkości, jest to możliwe. Musimy się jednak tylko upewnić, czy operujemy w jednostkach, które nam odpowiadają. Jednostki projektu znajdziemy w zakładce zarządzaj i pod funkcją ustawienia przechodzimy do ustawień jednostek projektu. Dotyczy to ustawień chwac i szukamy na przykład wartości parametrów jednostek projektu dotyczące przepływu powietrza. Wybierzemy funkcję przepływu w metrach sześciennych na godzinę i potwierdzimy przyciskiem OK. Jeżeli chodzi o prędkość powietrza w metrach na sekundę, może to w takiej jednostce pozostać. Raz po wybraniu jednostki terminala wentylacyjnego możemy zwrócić uwagę na to, że
Przepływ został zdefiniowany na tym terminalu wentylacyjnym na około 846 m sześciennych na godzinę. Możemy zmienić taką wartość i wyznaczyć 250 m sześciennych. Po zaznaczeniu obiektu, który znajduje się w bliskim sąsiedztwie naszego terminala wentylacyjnego, możemy również odczytać, że w tym miejscu przepływ powietrza będzie kształtował się na poziomie 250 m sześciennych na godzinę, co daje nam około 2,2 m na sekundę. I w ten sposób tworzone są obliczenia mechaniczne. Jeżeli system jest niezamknięty, tak jak jest to w naszym przypadku, w tym miejscu mamy niezamkniętą gałąź, to w połączeniach instalacyjnych może wystąpić problem z brakiem wyliczenia przepływu powietrza. W związku z tym staramy się zamykać instalację. Tutaj oczywiście ta instalacja gdzieś byłaby rozprowadzona po budynku. Ja w tym momencie ją jedynie zaślepię i pokażę przepływ powietrza w tym miejscu, który rzeczywiście kształtuje się na takim samym poziomie, jak określiliśmy w terminalu wentylacyjnym. Jeżeli chodzi o wstawianie innych elementów, robimy to w analogiczny sposób. Przechodzimy do zakładki systemy i szukamy funkcji, która nas w tym momencie interesuje. Możemy wstawiać akcesoria wentylacyjne, gdzie po wybraniu danej funkcji z listy rozwijanej korzystamy z dostępnych bibliotek. Domyślnym szablonie mechanicznym, z którego korzystamy, jest tylko i wyłącznie rodzina klapy przeciwpożarowej. Po wybraniu takiej rodziny możemy w odpowiednim miejscu naszej instalacji umieścić taki obiekt. Jest to rodzina, która dopasowuje się kształtem do obiektu. W trybie wyświetlania średnim jest to takie nadpisanie graficzne. Jeżeli zmienilibyśmy poziom szczegółowości na wysoki, rodzina może już w inny sposób wyglądać. Jeżeli chodzi o widok 3D, również taki obiekt w tym miejscu się znajduje. Obiekty BIM-owe w Revicie mają to do siebie, że każdy posiada szereg różnych informacji, które możemy odczytywać z poziomu właściwości po zaznaczeniu danego elementu. I tak na przykład w przypadku kanałów wentylacyjnych są to informacje, które definiowaliśmy na początku. Są to informacje mechaniczne, które możemy wykorzystywać do obliczeń. Tak w przypadku elementów typu terminale czy nawiewniki możemy również definiować wartości spadków ciśnień czy też przepływów oraz wyciągać różnego rodzaju informacje, które mogą być przypisane do danego obiektu. Przejdziemy teraz do rysowania instalacji sanitarnej. Rysując instalacje sanitarne, skorzystamy z sekcji poświęconej orurowaniu i wpierw wstawimy osprzęt hydrauliczny. Znajdę lokalizację toalety. Wybieram funkcję osprzęt hydrauliczny. Dostaję informację, że nie ma w tym momencie żadnej wczytanej rodziny. Zatwierdzam przyciskiem OK. Zostałem przeniesiony do domyślnych bibliotek i wyszukuję odpowiedniej kategorii MEP kanalizacja sanitarna, następnie osprzęt i wybieram funkcję ustępy. W tym miejscu znajduje się kilka bibliotek, z których możemy skorzystać. Wybieram jedną przykładową i potwierdzam przyciskiem otwórz. Rodzina zostanie wczytana do projektu. Przyciskiem spacja mogę obrócić, zorientować obiekt w odpowiednim kierunku. Wstawię przykładowo rodzinę toalet w jednym wybranym miejscu i z tego miejsca zacznę rysowanie instalacji. Pion instalacji umieścimy w tym miejscu i rozpocznę rysowanie rury kanalizacyjnej od pierwszej miski ustępowej. Tworzę przekrój z widoku przekroju. Rozszerzam widoczność przekroju, aby napisy z poziomami nam nie przeszkadzały i wybieram ikonkę otwórz rurę. W tym momencie przeszedłem do rysowania rury. Sama rura jest w tym momencie kreską. Wynika to z tego, że mamy ustawiony poziom szczegółowości niski. Przełączę na poziom szczegółowości wysoki. Jeszcze raz rozpocznę rysowanie i jak widać znajduję się w tym momencie w funkcji rysowania rury kanalizacyjnej w typie standardowy. O typie systemu kanalizacji, jeżeli chodzi o rzędną środka, jest ona wynikowa, spowodowana tym, że dany osprzęt hydrauliczny został wstawiony na danej wysokości. Mogę wybrać nachylenie, w tym przypadku wybiorę nachylenie w dół i wartość tego nachylenia przykładowo wyznaczę jako 1%.
rysowanie takiego odcinka kanalizacji po zakończeniu można zawsze zobaczyć, czy rzeczywiście nachylenie zostało o odpowiedniej wartości zdefiniowane. Przejdę do rzutu 2D i będę kontynuował rysowanie rury w odpowiednim kierunku. Tutaj, jak widać, samo takie połączenie może powodować pewne problemy, więc wycofam jeszcze raz prawym przyciskiem, narysuj rurę i skorzystam z funkcji dziedzić rzędną. Dzięki temu rura będzie rysowana na odpowiedniej wysokości. Kontynuuję rysowanie. Podobny zabieg wykonam w przypadku drugiej miski ustępowej. W przekroju stworzę odcinek rury o nachyleniu 1% i przejdę do widoku poziomu, gdzie będę mógł kontynuować rysowanie. Tutaj rzędna będzie dziedziczona i chciałbym włączyć się do instalacji, która była prowadzona w tym miejscu, w związku z tym kliknę zmianę nachylenia z tego względu, że będzie to nachylenie wynikowe. Dzięki temu instalacja została połączona. Mogę stworzyć przekrój w drugą stronę, aby stworzyć oprócz poziomego odcinka rury sanitarnej również pionowy odcinek. Przełączam na widoczność poziomu szczegółowości wysoką, tworzę dwa kola na 45 stopni, przesuwam w odpowiednie miejsce nasz pion i następnie z kola na 45 stopni tworzę trójnik i kontynuuję rysowanie w górę. Czasem może wyskoczyć w takim przypadku błąd. Próbujemy jeszcze raz. I instalacja została narysowana w odpowiedni sposób. Przekroje usuwamy. Tworzymy widok 3D. I podglądamy, jak instalacja wygląda. Jak widać, jest w tym momencie to jedynie poziom szczegółowości średniej, dlatego cała instalacja została narysowana linią. Po przełączeniu na poziom wysoki uzyskamy nadpisanie widoczności takie, jakbyśmy pożądali. Wyłączę zakresy przekrojów, zmienię sposób wyświetlania na mechaniczny i w ten sposób osiągnąłem cel dzisiejszego odcinka, czyli narysowaliśmy proste dwie instalacje, dzięki czemu poznaliśmy zarówno możliwości związane z rysowaniem instalacji wentylacyjnych, jak i kanalizacji sanitarnych. Rysowanie jakiegokolwiek innego systemu rurowego możemy również definiować z poziomu karty systemy i sekcji poświęconej rurowaniu. Wybór rury i wybór konkretnej kategorii będzie powodować, analogicznie jak to jest w przypadku instalacji wentylacyjnych, odpowiednie nadpisanie grafiki. I tak na przykład ciepła woda użytkowa w odpowiedniej średnicy będzie posiadała nadpisanie graficzne w kolorze czerwonym, a zimna woda użytkowa będzie zachowywała się w zupełnie inny sposób. W tematyce modelowania troszeczkę bardziej zaawansowanego będą poświęcone osobne odcinki wideoporadników dotyczących Revit MEP. A jeżeli podoba Ci się taki cykl filmów, to koniecznie zostaw łapkę w górę i zasubskrybuj nasz kanał. Dzięki bardzo za oglądnięcie dzisiejszego odcinka i do zobaczenia w kolejnym.